Media trąbią o dzisiejszym końcu świata, który Majowie przepowiedzieli na 21 grudnia. Pani psycholog narzeka w internecie, że dorośli żartują, a tymczasem dzieci te informacje biorą na serio i się boją. Obawiają się nadciągającej wielkiej tragedii. I dobrze, że się boją, bo koniec świata, dzieci, będzie straszny. Słuchajcie, dzieci, powiem wam, jak to będzie wyglądać, ten koniec świata. Pierwsze efekty końca świata, jak piszą w internecie, odczujemy o godzinie 10, a w południe będzie po wszystkim, będzie strasznie. Płacz i zgrzytanie zębów, porobią się wielkie kolejki do lekarzy, chorzy grzesznicy będą czekać na wizytę nawet 8 miesięcy, a na operację stawu biodrowego 3 lata, biada, biada. Politycy staną się niemoralni, w ministerstwach dadzą sobie 41 milionów złotych premii, a Centrum Zdrowia Dziecka będzie brakować 20 milionów, żeby was leczyć, dzieci, biada. Ludzie w różnych podatkach, składkach ZUS, wasi rodzice, tak i inni, zapłacą 80% ze swoich zarobków, czyli będą pracować nie dla siebie i nie dla was przez 4 dni w tygodniu i 200 dni w roku. Nie będzie iPhone'a 6. Biada, biada. Pogodynki w telewizji będą chorobliwie wychudzone. Na ich widok kościotrupy będą popadać w kompleksy. Obecny rząd będzie rządził do końca świata. Biada. A najgorsze, drogie dzieci, że ten koniec świata będzie trwał długie, długie lata.